W dniach 22-23 października w arenie Legionowo odbyły się 12 Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Do Legionowa przyjechali miłośnicy sztuk walki z całego kraju. Historia tego stylu sięga początków ubiegłego stulecia. Jego twórcą był Mitsuyo Maeda, który wyjechał z ojczystej Japonii i osiadł w Brazylii. Poznał tam lokalnego polityka Gustavo Garcia, który namówił Maedę, aby ten nauczył jego syna Carlosa swojej sztuki walki. Carlos Garcia szybko poznawał nowy system, określany przez Maedę jako jiu-jitsu. Z biegiem lat rodzina Garcia doskonaliła tę sztukę walki i w ten sposób narodziło się brazylijskie jiu-jitsu, które jest obecnie systemem niezwykle popularnym, również ze względu na jego przydatność podczas pojedynków MMA. Podczas legionowskiej imprezy, w której wzięło udział ponad 1000 zawodników, można było oglądać wiele emocjonujących pojedynków. W szranki stanęli zawodnicy o różnych warunkach fizycznych i stopniu zaawansowania. Jedną z wyróżniających się fajterek była Karolina Zawodnik, dwukrotna mistrzyni Europy. Podczas odbywających się w arenie mistrzostw startowała ona w kategorii do 69 kg oraz w kategorii Open. W obydwu startach wypadła bardzo dobrze, zajmując odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Reprezentantka klubu ze Szczecina nie kryła zadowolenia z przebiegu zawodów. Jest nas 1100 zawodników. Ja tutaj byłam w roli sędziego i zawodniczki, więc wiem, jak to wygląda i od środka, i od zewnątrz. Uważam, że impreza była super zorganizowana, wszystko jest na czas zrobione, sędziowie nie popełniają jakichś baboli, więc nie, naprawdę super. Nie przeciąga się to do nocy, nie siedzimy tutaj do 21 godziny, mimo tego, że naprawdę jest dużo zawodników, wszystko kończy się o 18-19 godzinie. Uważam, że naprawdę to jest bardzo ważne, bo ludzie wracają do różnych zakątków naszego kraju, tak jak my na przykład do Szczecina. Także super, naprawdę zadowolona jestem. Z przebiegu imprezy byli także zadowoleni organizatorzy. Arenę oceniamy super, bo naprawdę dodaje to prestiżu zawodów, jak jest taki obiekt. Bardzo fajnie wszystko widać z jednej, z drugiej strony trybuny, także naprawdę, naprawdę super. No jeśli przyjdzie nam organizować tak dużą imprezę jeszcze, na pewno tutaj będziemy chcieli to zrobić. 12 Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu przeszły już do historii. Zarówno organizatorzy, jak i zawodnicy oraz kibice mają nadzieję, że Legionowo będzie miało jeszcze okazję do goszczenia wielu podobnych imprez.